Cześć wszystkim! Zobaczcie, jak zainstalować moduły Jandra Hiperwizora, QEMI, KVM i menedżera maszyn wirtualnych w systemie operacyjnym Linux. Dowiedzicie się także, jak utworzyć maszynę wirtualną w systemie Windows oraz jak przywrócić dane z dysku maszyny wirtualnej KVM. Ale przed tym, jak zaczniemy, klikamy łapkę w górę. KVM to kompletne rozwiązanie do wirtualizacji systemu Linux o otwartym kodzie źródłowym. Podobnie jak VirtualBox lub VMware, KVM jest infrastrukturą wirtualizacyjną dla jądra Linux, która przekształcia je w hiperwizor. Tego typu hiperwizor pozwala użytkownikom uruchamiać oddzielone instalacje innych systemów operacyjnych wewnątrz systemu hosta. Menedżer maszyn wirtualnych to program graficzny potrzebny do zarządzania maszynami wirtualnymi, za pomocą którego można zarządzać maszyną wirtualną zarówno lokalnie, jak i przez sieć, na przykład przez SSH. Jeśli z jakiegoś powodu nie można zainstalować VirtualBox lub VMware w systemie Linux, można spróbować KVM. Poniższym filmem pokażę szczegółowo, jak zainstalować moduły, aby KVM był w pełni funkcjonalny, na przykładzie Ubuntu 20.04. Przed rozpoczęciem instalacji KVM należy sprawdzić, czy procesor komputera obsługuje wirtualizację sprzętową i KVM. Jeśli wynikiem polecenia jest 0, procesor nie obsługuje wirtualizacji. W moim przypadku można kontynuować instalację. W tym celu należy najpierw zainstalować inne narzędzie testowe, wykonując następujące polecenie. Następnie sprawdzi, czy można zauważyć KVM, wykonując następujące polecenie. Jeśli obsługuje KVM, wypisuje komunikat informacyjny o możliwości korzystania z akceleracji KVM, można wykorzystać akcelerację KVM. W przypadku niezgodności pojawi się informacja, że nie można uruchomić KVM. Przed instalacją należy zaktualizować repozytoria, uruchamiając apt update. Następnie, aby zainstalować wymagane pakiety KVM, należy uruchomić polecenie install z nazwami pakietów. Programem zapewniającym sprzętową emulację hiperwizora KVM jest GMU KVM. Pliki konfiguracyjne do uruchamiania libvirt jako usługi systemowej libvirt daemon system. Oprogramowanie do zarządzania platformami wizualizacyjnymi libvirt clients. Zestaw narzędzi wiersza poleceń do konfigurowania mostów Ethernet Bright Utils. Zestaw narzędzi wiersza poleceń do tworzenia maszyn wirtualnych virtteens. Graficzny interfejs pozwala na aktualizację repozytorium poprzez uruchomienie libvirt virt manager. Po wyświetleniu monitu o potwierdzeniu wpiszcie yes, tak, następnie enter i poczekajcie na zakończenie instalacji. Po zainstalowaniu pakietów KVM należy wykonać polecenie uruchamiające i łączące automatyczne uruchomienie przy starcie systemu. Jeśli w menedżerze maszyn wirtualnych wystąpi błąd, należy ponownie uruchomić system. Teraz, gdy serwer jest skonfigurowany, uruchomcie menedżera maszyn wirtualnych, wydając polecenie sudo virt manager. Można też skorzystać z menu aplikacji, klikając skrót. Aby utworzyć maszynę wirtualną, kliknijcie ikonę komputera w lewym górnym rogu. W oknie, które się otworzy, zaznaczcie opcję instalacji maszyny wirtualnej przy użyciu obrazu ISO i kliknijcie przycisk dalej. W następnym oknie określcie ścieżki dostępu do pobranego wcześniej obrazu ISO systemu operacyjnego, klikając przycisk Przeglądaj. Zaznaczcie go i kliknijcie przycisk Wybierz wolumen, a następnie Dalej. Następnie wpiszcie ilość pamięci RAM i liczbę procesorów, które chcecie przydzielić maszynie wirtualnej. Na koniec określcie nazwę dla tej maszyny wirtualnej, a następnie kliknijcie przycisk Zakończ. Następnie maszyna wirtualna zostanie uruchomiona automatycznie i rozpocznie się instalacja systemu operacyjnego z obrazu. Szczegółowe informacje na temat instalacji systemu operacyjnego można znaleźć w osobnych filmach na tym kanale.
Wiadomo, że utrata danych jest nieuniknionym problemem każdego użytkownika komputera. Przyczyny utraty danych w maszynie wirtualnej mogą być następujące. Przypadkowe usuwanie plików, formatowanie dysku, plik wirtualny nie jest zamontowany, uszkodzenie plików indeksowych, nieoczekiwane wyłączenie komputera, awaria hiperwizora itd. Aby odzyskać pliki maszyny wirtualnej, potrzebne jest specjalistyczne oprogramowanie, które pomoże odzyskać utracone informacje. Oprogramowanie do odzyskiwania danych. Po pierwsze, przyjrzyjmy się, gdzie szukać i jak odzyskać pliki z samej maszyny wirtualnej, jeśli z jakiegoś powodu nie można je uruchomić. System operacyjny nie chce się uruchomić, albo pliki zostały przypadkowo usunięte lub uszkodzone. Aby odzyskać pliki maszyn wirtualnych z dysku, należy użyć programu Hetman Partition Recovery. Program obsługuje wszystkie popularne formaty systemów plików i pomaga przywrócić dane w przypadku usunięcia, sformatowania, awarii oprogramowania lub sprzętu. Podłączcie napęd do systemu operacyjnego Windows i uruchomcie skanowania. Pliki maszyny wirtualnej KVM znajdują się w następującej ścieżce. Nazwa pliku odpowiada nazwie maszyny wirtualnej, jest to plik z rozszerzeniem qcov2. Przywróćcie go do dowolnej dostępnej lokalizacji. Jeśli macie komputer z systemem Linux, możecie spróbować uruchomić go bez żadnego dodatkowego oprogramowania. Załadujcie plik maszyny wirtualnej do menedżera, uruchomcie go i uzyskajcie potrzebne informacje. Jeśli z jakiegoś powodu nie można uruchomić maszyny wirtualnej po odzyskiwaniu danych lub jeśli podczas uruchamiania wystąpi błąd, nie martw się. Przyślijcie plik do naszego programu i przywróćcie z niego dane. W tym celu w oknie programu kliknijcie narzędzia, zamontuj dysk. W otwartym oknie programu zostaniecie poproszone o wybranie typu obrazu dysku. Poszukajcie na liście nazwy maszyny wirtualnej, w której został utworzony plik lub odpowiedniego rozszerzenia dalej. Określcie ścieżkę do folderu z plikami i kliknijcie przycisk Wybierz folder. Program wczyta wszystkie pliki maszyn wirtualnych znajdujące się w podanym folderze. Jeśli potrzebujecie konkretnego z nich, usuńcie zaznaczenie pół wyboru. Następnie kliknijcie prawym przyciskiem myszy Dysk i wybierzcie opcję Otwórz, aby rozpocząć wyszukiwanie danych. Następnie wybierzcie typ analizy i wykonajcie najpierw szybkie skanowania. Jak widać, program bez trudu odnalazł wszystkie pliki, które pozostały na dysku. Czerwone krzyżyki oznaczają pliki, które zostały usunięte. Klikając na plik, można wyświetlić jego zawartość w oknie podglądu. Aby szybko znaleźć szukany plik, można skorzystać z funkcji wyszukiwania według nazwy. Zaznaczcie pliki, które chcecie przywrócić i kliknijcie przycisk Przywróć. Wskażcie dysk, na którym chcecie zapisać pliki i kliknijcie przycisk Zapisz. Jak wiadomo, maszyny wirtualne zapewniają najlepszą ochronę przed utratą danych i jednak mimo to, że zapewniają one najlepsze bezpieczeństwo, nie mogą całkowicie uruchomić użytkownika przed utratą danych. Mogą wystąpić awarie oprogramowania, nieoczekiwane zamknięcie systemu, błędy ludzkie, takie jak przypadkowe usunięcie plików lub formatowanie dysku itd. W przypadku utraty danych z maszyn wirtualnych zalecamy użycie potężnego narzędzia do odzyskiwania danych Hetman Partition Recovery. Program obsługuje większość popularnych formatów plików dysków wirtualnych. Wersja próbna programu pozwala na sprawdzenie jego działania przed zakupem pełnej wersji. Pełna wersja jest wymagana tylko przed zapisywaniem plików. I to jest wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i kliknąć łapkę w górę. Zadawajcie swoje pytania w komentarzach pod filmem. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnych materiałach. Podczas gdy oglądasz ten film, cywile na Ukrainie umierają w wyniku ataków i bombardowań prowadzonych przez Federację Rosyjską. Obłąkany reżim Putina zaatakował pokojowe państwo w sercu Europy. Pomóżcie ukraińskiej armii, wpłaćcie datek do fundacji Wróć Żywy.
Klikniecie na kod QR lub link w opisie filmu i przekażcie dowolną kwotę, która z pewnością wzmocni ukraiński ruch oporu i pomoże przeciwstawić się przestępczej rosyjskiej agresji.